Cześć, z tej strony Rafał z Motor Włącz. Jestem dla Was z kolejną motocyklową nowością i zaraz zobaczycie, co trafiło właśnie do oferty. Dzisiaj przed Wami prawdziwy rarytas, słuchajcie, Yamaha Virago 125, rocznik 2002, ale zobaczcie, co się dzieje, pomijam już stan techniczny, ale spójrzcie, 6700 przebiegu od nowości, to będzie 100% oryginalny przebieg, słuchajcie, jako potwierdzenie, oprócz tego, że zaraz przejdziemy się wokół całego tego motocykla i pokażę Wam, jak to się po prostu fajnie zachowało, ale zobaczcie, mam przed sobą kartkę, to jest nic innego, jak po prostu wyciąg z badania technicznego z terenu Niemiec z 7 maja tego roku, to jest dokładnie win tego motocykla, no i zobaczcie, on w Niemczech miał 6729, można powiedzieć, że jeszcze w tym miesiącu, więc no ciężko, żeby było inaczej. No ale zobaczcie, no już pomijam, że to jest jeszcze pierwszy właściciel od nowości, czyli tutaj mamy jeszcze nieprzerejestrowany pojazd od 2002 roku, cały czas ten sam jeden właściciel. Słuchajcie, wersja w chromach, tutaj mamy te chromowane dekielki, ale w ogóle te wszystkie chromy, to jest naprawdę jakaś bajka. Tutaj nie ma najmniejszego ogniska korozji. Same szprychy też wyglądają super. No ale dobra, zanim przejdę do tego motocykla, tak jak wspomniałem, parę słów wstępu. Motor W to jest firma zajmująca się sprzedażą motocykli, ale czym się wyróżniamy, to tym, że każdy motocykl przed wystawieniem go w internet trafia do nas na serwis. Prowadzimy serwis motocykli zarówno tych, które sprzedajemy, tak jak i wszystkich pozostałych i w tym miejscu Was do tego serwisu gorąco zapraszam na motorw.pl. Tam znajdziecie całą masę szczegółów, cennik, zdjęcia, tak samo na naszych social mediach, na Facebooku, na Instagramie, można zerknąć sobie o nas opinię i tak dalej. No ale tak jak wspomniałem, każdy motocykl trafia na serwis. Dokładnie ten egzemplarz, dowiedzcie, że tutaj przebieg jest znikomy, no to daliśmy mu taki naprawdę solidny pakiet przygotowania do sezonu. Czyli co? Od początku serwis olejowy, silnik jest zalany olejem Motul, więc to macie z głowy. Dwie nowe świece, została wyczyszczony gaźnik z regulacją, więc tutaj też wchodzi to perfekcyjnie, ładnie się wkręca, ładnie schodzi z obrotów, naprawdę to jest super przygotowane. Nowe opony dostał, co ciekawe, on miał jeszcze przed sobą oryginalne opony od nowości, które wiadomo, no ze stopy czasu po prostu już by się na tą drogę nie nadawały. No to tutaj macie nowe dwie oponki z 2021 roku, więc już tak naprawdę to, co trzeba było zrobić, wydać jakieś pieniądze, żeby przygotować motocykl z tak małym przebiegiem, zostało już zrobione. No i to jest motocykl cały w oryginale. Zobaczcie, jaki ten lakier jest ekstra. Wiadomo, że tego na filmiku nie widać. Podejrzewam, że na słońcu się będzie jeszcze ekstra mienił. Ale tu jest naprawdę petarda. Tutaj zarówno bak, przedni błotnik, te boczne kapki, tylny błotnik, to wszystko, tak naprawdę cały ten motocykl można obejść dookoła i tutaj nie ma śladu, na który, do którego moglibyśmy się, nie wiem, przyczepić, którego coś tam by nam nie pasowało. Naprawdę wygląda to wszystko ekstra. Tutaj po drugiej stronie też te chromy. Jest po prostu piękny motocykl. Tarcze oczywiście bez rantu, no bo nie przy tym przebiegu. Klocki są. Napęd ładny, ma sporo naciągu, nie odchodzi od zębatki. Ale tu można w tych chromach się przeglądać. Kanapa pikowana. Jest po prostu bajeczny sprzęt. No i oczywiście 100% bezwypadkowy. Napiszemy to, że jest bezwypadkowy na fakturze. Więc jesteśmy tego pewni. Tutaj zobaczcie numer WIN znowu. Można sobie to... Tabliczka znamionowa. No i ten przebieg, słuchajcie, no takich motocykli praktycznie już nie ma. A jak są, to niestety kosztują koszmarne pieniądze, ale myślę, że na pewno takie egzemplarze warto. No i zobaczcie. Oświetlenie. Aby...
Oczywiście dwa komplety kluczy, zarówno do stacyjki, jak i do blokady kierownicy. Słuchajcie, co tu dużo mówić. Jakbyście mieli jakieś pytania, to po prostu dzwońcie. Aczkolwiek to jest naprawdę taki egzemplarz, że nawet jak zadzwonicie z końca Polski, przyjedziemy, to na pewno będzie Wam się to podobało. No ale co, można do nas też przyjechać do Żardowa, żeby ten motocykl zobaczyć sobie na żywo, obejrzeć, przejechać się. Ale jest też możliwość zakupu takiego motocykla całkowicie zdalnie. Wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. My Wam taki transport z góry wycenimy i jakby od siebie z domu zapłacicie sam koszt transportu, a dopiero jak my do Was przyjedziemy, Wy sobie ten motocykl u siebie na miejscu obejrzycie i będzie Wam się podobał, to dopiero wtedy podejmiecie decyzję i za sam motocykl zapłacicie na miejscu. Więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony. No ale tak jak mówię, tymczasem zmykamy. Jak będziecie mieli pytania, po prostu dzwońcie i pytajcie. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.